No to dzień dobry, misiaczki, w ten piękny dzień. Ja też Fit on Trip i dzisiaj witamy was przy pompie. Przy reperacji pompy u basenu. To jest mój przyjaciel Radek i ogólnie dostaję ostatnio dużo pytań. W sumie to jest jedno z takich najbardziej zadawanych pytań, jeżeli chodzi o podróżników. Z czego żyjesz, jak żyjesz w podróży, za co? Wiesz, to jest takie najczęściej zadawane pytanie. Więc odpowiem, że nie wiem, z czego żyją podróżnicy, ale ja żyję tak właśnie jak na przykład teraz. Najlepszą sposobem na zarobek w podróży jest zapytać o pracę. Także jak było, Radek... No, dosłownie. Była luźna rozmowa, ale zwyczajnie pomyślałem sobie, ty, a może miałbyś jakąś fuchę dla mnie, skoro prowadzisz swój własny biznes? No i Radek powiedział, że ma. No i dzisiaj jestem pomagierem, także ja sobie będę dzisiaj pomagał za całe 10 euro. Witam was serdecznie w moim nowym miejscu pracy. Zobaczcie, jak sobie ludzie potrafią mieszkać. Tam mamy gardę, tu mamy basen i to wszystko dookoła, ten marmur, co tu widzicie, całą podłogę dookoła, plus idziemy na górę sprawdzić, co tam się dzieje. Muszę wyczyścić kercherem, czy zwał jak zwał. No i mam parę godzinek na słońcu opalania, nie? No i będę za chwilę jeszcze z wami gadał. Jak sobie Radek już pojedzie, to no, ja się tu będę, wiecie, ja się tu będę opierdzielał, panie. No i to będziemy gadać za chwilę. Chodźmy na górę, zobaczyć jaki widoczek, bo jest naprawdę, naprawdę super. W ogóle też dom jakiegoś lekarza chyba, tak? No też dom lekarza, także zobaczcie, jak sobie mieszkają lekarze we Włoszech. Nad gardą. Fajnie. Czemu nie? Można? Można. No to co, misiaczki, ja na dzisiaj skończyłem. Ogólnie na filmie wyglądało to na pewno szybko i pewnie będzie, znaczy ja to będę później montować, więc pewnie będzie wyglądać szybko, dynamicznie i w ogóle luźno, ale to wszystko, tą całą podłogę wyczyściłem po prostu prawie że na błysk, tak jak widzicie. I co wam mogę powiedzieć, kurczę blade? Moją główną myślą na ten film, na ten speech, nazwijmy to speechem, bo w sumie czemu nie, bo będę mówił, to chyba speech, jest to... A w ogóle chodźmy tutaj do tego, do ładnego widoczku. Jest to, jak ogarnąć sobie pracę w podróży, jak podróżować tak, żeby nie musieć wracać, pracować rok i wyjeżdżać tylko na dwutygodniowy urlop. To ogólnie przede wszystkim polega na wielu, wielu, wielu wyrzeczeniach. Na przykład ja nie mam domu. Majątek mojego życia mieści się w plecaku. Luksus dla mnie to hotel z wszystkimi gwiazdami, czyli o, jak zajdzie słońce, to mam tyle gwiazd, ile jest. No ale z takich praktycznych rzeczy, jeżeli ktoś chce wyjechać, nie wiem, na parę miesięcy, na jakiś czas i przy okazji sobie dorobić, zarobić, a przynajmniej nie mieć potrzeby takiej oszczędzania wcześniej, jakby wyjechać z kilkoma złotymi i lecieć w tripa, no to tak, polecam autostop. Autostop, transport za darmo. Można zabrać ze sobą namiot, nocleg za darmo. Czyli tak naprawdę jedyny koszt, który nas obchodzi, to jedzenie. No i zależy od kraju, w którym jesteśmy, ceny jedzenia się zmieniają, także nie będę wam tłumaczył. No i oczywiście jakieś tam atrakcje turystyczne, które chcemy sobie zwiedzić. No jakieś bilety wstępu do muzeów, czy parków narodowych, czy co tam sobie chcecie, chociaż do parków narodowych często da się przeskoczyć przez płot. Ale ogólnie to nie rekomenduję, nie zachęcam i tak dalej, bo nie wolno, trzeba płacić i tak dalej. Pamiętajcie o tym. Także najważniejszą rzeczą, jeżeli chcemy znaleźć pracę w podróży, to no nie ma innego sposobu jak albo pytać. Jesteśmy w jakimś fajnym miejscu, podoba nam się miejsce, przykład Lago di Garda, więc chodzimy albo po restauracjach, albo pytamy się ludzi, albo sprawdzamy na Workawayu,
I tak to wygląda. No nie ma prostszego sposobu niż po prostu pytać. Ale dziuczą. Nie ma prostszego sposobu niż po prostu pytać, czy to po prostu będzie jakaś prosta praca w restauracji jako kelner, czy to na kuchni, czy będziemy pytać się po prostu przechodzących ludzi, czy może nie znamy, czy nie znają kogoś, kto szuka kogoś do pracy. Naprawdę takie rzeczy działają, może to będzie wyglądać głupio, że chodzę, nie wiem, po promenadzie nad jeziorem i pytam się przechodniów, czy nie znają kogoś, kto zna kogoś, kto ma pracę na parę dni dla mnie, żebym mógł dorobić na następne kolejne dni podróży. To działa, uwierzcie. Ja tak na przykład w sumie też znalazłem wiele prac, między innymi budowałem dom w Kostaryce przez przypadek. Zapytałem, hej, a może mogę ci pomóc? Bo w sumie to wyjebali mnie z Panamy. Znaczy, nie miałem tego biletu wylotowego, a nie wiedziałem, że trzeba mieć, i dali mi w paszporcie nulo i przeprowadziła mnie policja przez rzekę, przez granicę. Powiedzieli, że nie mogę już wjechać, także byłem zdenerwowany. Ale udało mi się znaleźć pracę. W Turcji pracowałem na kuchni. Też zapytałem się gościa, który mnie podwoził w ogóle na motocyklu w nocy. To było tak w sumie, że on mnie podwiózł. Było ciemno, więc stwierdził, ty, a może chcesz się przekimać u mnie w domu i teraz i tak nic nie złapiesz. No i zabrał mnie do domu. Spędziliśmy w sumie jakieś 2-3 dni tak sobie zwiedzając, gadając, ogólnie to takie enjoy life. Po czym stwierdziłem, ty, a może masz ogarnąć mi jakąś robotę, bo ty w sumie pracujesz, ja się trochę nucę, tak samemu sobie ostatnio, to mówię, ty, może znasz kogoś. No i się okazało, że jego tata jest jakimś tam kucharzem i potrzebuje ludzi na kuchnię do wesel muzułmańskich, do organizowania wesel. No to i pracowałem, kuźwa, sobie w Turcji za liry tureckiej, bo czemu? Bo można, bo zwyczajnie zapytałem. Dobra, koniec takich rozkmin moich jakby doświadczeń, bo tego trochę też było. Ale kolejną z takich spraw, jakie można robić w podróży, to tak zwany basking. Basking, czyli taki street performance. Street performance, czyli, no nie wiem, jak ktoś umie tańczyć, grać na jakimś instrumencie, rzuca kapelusz przed siebie, i zwyczajnie można zarabiać w centrach miast, czy właśnie w popularnych turystycznych miejscach. Można robić naprawdę wszystko. Ja się zastanawiałem ostatnio, czy by po prostu nie zacząć robić baniek. Jezu, uwielbiam, jak ktoś robi bańki w, nie wiem, na jakichś rynkach, czy w jakichś właśnie takich promenadach. No to jest coś niesamowitego. Ludzie się cieszą, dzieci się cieszą, dorośli się cieszą. To wygląda fajnie, bawią się wszyscy i tak dalej. Rzucić tylko kapelusz z kartką, nie wiem. Ja kiedyś zrobiłem w Rumunii tak, że robiłem trening na TRX, tak rzuciłem kapelusz, napisałem tą tabliczkę, że zbieram na białko, na proteinę, for proteins i udało się zarobić na obiad, robiąc pół godziny trening. Ej, da się, wszystko się da. Jeżeli nie jesteśmy na tyle wytrwali i jak dużo osób powie, na tyle odważni, żeby tak podchodzić do ludzi i się pytać. Uwaga, uwaga, właśnie montuję ten film, który teraz właśnie w tym momencie oglądacie i tak sobie słucham i zapomniałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Czyli tak naprawdę, jak już mówiłem o tym całym street performance, to tak naprawdę możecie przede wszystkim wykorzystywać to, co potraficie. Nie wiem, ja dla przykładu zazwyczaj staram się szukać miejsca, gdzie mogę prowadzić treningi. Jestem trenerem, więc staram się robić to, co lubię robić, prawda? Żeby nie mieć takich wewnętrznych konfliktów. Także czy to potraficie robić sport, potraficie, nie wiem, malować. Zarąbisty przykład, moja przyjaciółka, która pomogła mi bardzo w Panamie, Ania. Ania zaczynała malować jakby henną i po prostu chodziła po hostelach, po imprezach, robiła tatuaże z henny, robiła takie ręcznie robione dreamcatchery, robiła body painting, była artystką, więc to wykorzystywała i tak pozwalała sobie na życie na małej karaibskiej wysepce. Czy to będziecie potrafili robić cokolwiek innego, jakikolwiek skill, postarajcie się zrobić tak, żeby w jakikolwiek sposób go przekształcić, bo czemu nie? To jest właśnie najważniejsze, żeby robić to, co potrafimy robić i to, co lubimy robić. Także chyba na tym kończę tą dygresję, idę montować dalej. Jak ktoś jeszcze zauważa, czego nie powiedziałem albo czego mogłem poprawić, to zaraz wam dogram. Także uciekam. To jest taka możliwość jak Workaway. Ogólnie wchodzicie sobie Workaway chyba .com, w sensie .com i tam macie różnego rodzaju albo wolontariaty, albo różnego rodzaju prace, gdzie ludzie dają wam pracę w zamian za to, że sobie, jak tam pracujecie, to możecie sobie tam mieszkać, jeść, czasami dają jakieś kieszonkowe i tak dalej. Naprawdę ludzie z całego świata, to jest niesamowite. Ja w tamtym roku znalazłem w szkole kitesurfingu na Zanzibarze na przykład. No i mógłbym się uczyć kajta,
na Zanzibarze w zamian za to, że sobie pracuję 5 godzin na recepcji na przykład. Także fajnie, warto jest sobie poprzeglądać takie oferty. Zwłaszcza jeżeli teraz zbliżają się, nazwijmy to, wakacje. Wielu z Was będzie miało teraz wakacje, niektórzy najdłuższe wakacje życia, więc takie momenty ludzie chcą spędzić na przykład w podróży, doświadczając, prawda? Także myślę, że warto sobie teraz sprawdzić, poszukać takich rzeczy. Ewentualnie tak naprawdę macie Instagrama, każdy z nas, no dobra, może nie każdy z nas, dużo osób ma Instagrama. Poobserwujcie czasami jakieś miejsca, poobserwujcie ludzi, popytajcie się ludzi na Instagramie, jeżeli nie chcecie robić workawaya, nie chcecie szukać na miejscu, to może poznacie kogoś w internecie, może ktoś wam pomoże ogarnąć jakąś pracę. To są takie drobne rzeczy, takie proste, to są rzeczy, które mamy pod nosem, a nie do końca wiemy, jak użyć tej naszej technologii XXI wieku. Chcę powiedzieć jeszcze, że jest w ogóle ładnie, tak się patrzę. Dobra, popatrzcie sobie ze mną. Naprawdę jest pięknie. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że tak to wygląda, kurczę pieczone. Dużo osób, podróżników, z tego co wiem, takich, których pewnie znacie, żyją z Patronite'a, z jakichś różnych współprac i tak dalej. No ja jeszcze nie jestem na takim poziomie, żeby zarabiać z YouTube'a, czy Patronite'a, czy innych rzeczy. Chociaż na Patronite'a Was serdecznie zapraszam. Sobie przeczytać całą moją wizytówkę, co, jak, gdzie, po co, na co. Tam dowiecie się przede wszystkim więcej o mnie. Ale da się, naprawdę da się. Zwyczajnie pytając, jeżeli będziecie otwarci, jeżeli będziecie chcieli naprawdę pracować, nie będziecie się bali pracy, podejmować różnego rodzaju, to nie jest trudne, zwłaszcza w sezonie. W sezonie teraz tak naprawdę we Włoszech, Francji, Hiszpanii, no ogólnie tych takich krajach, gdzie rosną winogrona, niedługo się zaczynają zbiory winogron, zbiory różnego rodzaju owoców. Czemu by nie zwiedzić sobie Włoch, popracować sobie troszeczkę przy winogronach i ruszyć sobie w drogę, na przykład autostopem, autobusem, pociągiem, na pieszo, o rowerem, jakkolwiek. Także warto wykorzystać sezon zbiorów i tak dalej na to, żeby po prostu sobie trochę dorobić, czy skakać z miejsca na miejsce, sobie po parę dni dorabiać na różnych farmach. I tak samo, widzicie jakieś pole winogrona, jabłek czy cokolwiek, po prostu pytacie się gospodarza czy kogoś, czy nie szuka kogoś do zbiorów na parę dni, bo jesteś przejazdem, no i tyle. No, większej filozofii tak naprawdę tutaj nie ma. No oczywiście jeszcze można zarabiać online i tak dalej, no ale ja się w tym nie angażuję się i zresztą moim zdaniem jakoś tak to takie zarabianie online, chodzi mi o taką zdalną pracę, nie wiem, jak copywriterzy, czy graficy, programiści i tak dalej, to moim zdaniem to jest takie, no niby jestem w tej podróży, no ale jednak zamykam się w tym swojej pracy, w tym swoim biurze, na tym swoim komputerku i jakby ta cała podróż mnie omija, bo moim zdaniem fajnie jest jednak zaczepić się w jakimś lokalnym miejscu, nawet niech to będzie restauracja, kuźde, gdziekolwiek. To i tak ma się kontakt z tymi ludźmi, z lokalnymi, z turystami, poznaje się to wszystko dookoła. No to jest moim zdaniem, to jest to, dlaczego warto właśnie podróżować w taki sposób, bo naprawdę można poznać wiele osób. Bo tak jakby podróżując samemu, tak jakby zwiedzając tylko od punktu A do punktu B, od ładnego miejsca do ładnego miejsca, robiąc sobie tylko jakby zdjęcia i tak dalej. Często jakby jesteśmy tak sfokusowani na tym takim zwiedzaniu, że jakby omijamy właśnie to, co jest najpiękniejsze w podróży, czyli ludzie. No, także uśmiechajcie się do ludzi, bo uśmiechanie się jest fajne. Jak będziecie chcieli gdzieś wyjechać i zarobić przy okazji, to już mniej więcej wiecie jak. Ja czekam na Radka, który chyba właśnie przyjechał. Ale kurde wyczucie, Radek przyjechał. I ja się żegnam z wami. Serdecznie dzięki, że mnie oglądaliście, słuchaliście. Jak macie jakieś pomysły, jakieś pytania i tak dalej. W ogóle film z Q&A będę nagrywał niedługo, także śledźcie mój kanał, subskrybujcie, lajkujcie, a ja tymczasem zbieram się z Radkiem i lecimy pewnie coś zjeść, bo zostawił mnie bez jedzenia. Oczywiście. Ale kłamie, ciastka miałeś. No, także miłego dnia.